No powiem wam szczerze, że pogoda nas nieco sprankowała w tym meczu, bo dostrzeżenie jakichkolwiek sytuacji podbramkowych w końcówce tych zawodów graniczyło niemal z cudem. Aha, no i jeszcze info na temat meczu z godziny 18, czyli Stali Mielec z Brookbetem. Film na temat tego spotkania pojawi się później, bo już jest nagrany, jednak nie miałem czasu na zmontowanie, więc zaraz po publikacji tego odcinka siadam do montażu i zaraz po zmontowaniu go publikuję. Także jeśli ktoś jest nocnym Markiem lub nie wiem, jest na imprezie i się nudzi, no to gdzieś tak bardzo po północy dodam ten film. Ale teraz jesteśmy w Częstochowie. Raków zwycięża dziś z Piastem Gliwice 1-0 po golu Mateusza Wdowiaka w doliczonym czasie gry, którego, tak jak mówiłem, nie było widać ze względu na potężną mgłę. Ale trzeba mimo wszystko powiedzieć, że pomimo tego, że Raków bardzo zacięcie walczył do samego końca, nie zagrał dzisiaj wymarzonych zawodów. Niewiele klarownych sytuacji, dużo strat, bardzo niedokładna gra. Najlepiej zagrali chyba Kowacewicz oraz Niewulis. Ten pierwszy ze względu na wybronienie kilku setek i to czasami kilku strzałów w jednej akcji, a Niewulis był dzisiaj naprawdę konkretny w obronie. I w sumie jak teraz to nagrywam, to przypomnieli mi się jeszcze w sumie całkiem potężni zawodnicy tego spotkania, czyli Kun oraz Tudor. Ten drugi ze względu na to, że wybił w tym meczu piłkę z linii bramkowej po strzale Torilla. Natomiast Kun naprawdę nieźle mieszał z przodu, czego nie można niestety dla kibiców RKS-u powiedzieć o reszcie ich zawodników. Także Raków dzisiaj wygrał, statystycznie był lepszy i zbliżył się do czołówki ligi, przy okazji ją tworząc. I gratulacje za walkę do końca, jednak sam styl gry nie był najbardziej atrakcyjny dla oka. Natomiast uważam, że było to też spowodowane dzisiejszym rywalem, który nie jest łatwym rywalem do grania. Bo Piast Gliwice miał dzisiaj chyba największego pecha w tym sezonie. A największym pechowcem to był chyba Alberto Toril, który miał dzisiaj jakoś ze 4 sety, które albo kończyły się obronieniem tego przez Kowacowicza lub wybiciem z linii bramkowej przez Tudora, albo przestrzeleniem. I tak patrząc na te klarowne sytuacje, które Gliwiczanie mieli dzisiaj znacznie więcej od zespołu gospodarzy, no to jest mi tego zespołu po prostu szkoda. Bo uważam, że zagrali dzisiaj o niebo lepiej niż chociażby w Poznaniu, niż chociażby w drugiej połowie w Gdańsku, czy chociażby w Łęcznej. A mimo wszystko wynik jest dla nich rozczarowujący. Dobry dziś Kądzior, dobry dziś Czerwiński, dobry Mosur. Również poza stratą tego gola w końcówce uważam, że Plach zagrał całkiem nieźle. Chrapek jakoś słabiej dzisiaj, bardzo dużo notował, nie wiem czy też to zauważyliście, zagrań do tyłu, co mogło być nieco irytujące dla kibiców Piasta. I ogólnie jak już teraz mówię o Piaście Gliwice, a ostatnio mniej trochę o nich nagrywałem, no to muszę powiedzieć, że zauważyłem, że w tym klubie niektóre pozycje się nie rozwijają. Nie mam tu wcale na myśli pozycji napastnika, bo najłatwiej zwalić, że jak bramki nie padają, to tylko i wyłącznie wina napastnika. Natomiast uważam, że są to pozycje prawa obrona oraz środek pomocy. Ponieważ w mojej ocenie na prawej obronie jest za mała konkurencja dla Martina Kączkowskiego, który jest dobrym zawodnikiem, natomiast uważam, że mogłoby się znaleźć kilku lepszych. Oraz w środku pomocy jest stagnacja, ponieważ ani Sokołowski, ani Lipski, ani Hetli, który wszedł dzisiaj na boisko, nie wprowadzili większego ożywienia. A uważam, że między innymi to tam jest również problem z rozgrywaniem akcji i transportowaniem piłek do napastnika. Po tym spotkaniu zespół Rakowa Częstochowa znajduje się na 4. lokacie z 32 punktami, natomiast Piast Gliwice na 11. z 21. Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Trade, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich filmach, marzy mi się dobicie do końca tego roku do 5000 subskrypcji. Zapraszam na Facebooka Trade, ponieważ tam publikuję inne treści związane z Ekstraklasą oraz udostępniam moje filmy. Oraz zapraszam na Instagrama Trade, ponieważ część z was mnie tam ostatnio zaobserwowała i jest mi z tego powodu bardzo miło. Ale tam jest jednak bardziej prywatnie niż na reszcie kanałów. I dzięki za uwagę, tak jak mówiłem, film o Stal Brookbet pojawi się po tym filmie, także nie martwcie się, ja teraz siadam do montażu najpierw tego filmu, potem następnego. I widzimy się jutro na meczu Radomiaka z Lechem Poznań. Cześć!